To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Maciej Leściusz, CMC Markets. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od giełdy amerykańskiej, ale w ogóle warto się przyjrzeć giełdom światowym w tym ostatnim okresie, bo tutaj się działo bardzo wiele, także na Wall Street. Mieliśmy w piątek 2 sierpnia takie nie najlepsze dane z rynku pracy amerykańskiego. Natychmiast pojawiły się spekulacje, będzie w Stanach Zjednoczonych recesja. Widzimy wyraźnie, że amerykańska rezerwa federalna zaspała, już trzeba było dawno obniżać stopy procentowe. 5 sierpnia w poniedziałek na giełdzie w Tokio indeks Nikkei stracił ponad 12%. Było nerwowo, no ale po tym załamaniu japońskim zarówno w Tokio, jak i na innych rynkach, także na rynku nowojorskim, zobaczyliśmy niezłą sytuację. Ten krach nie miał swojej jakiejś strasznej kontynuacji, choć w perspektywie kilkutygodniowej S&P 500 i Nasdaq, indeksy nowojorskie, najlepiej nie wyglądają. No i pytanie jeszcze, czy rzeczywiście te lęki recesyjne mają sens, czy nie są przesadą? Pojawiły się nawet takie opinie, że w trybie pilnym, no, najpóźniej we wrześniu Fed powinien obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a może nawet w tej końcówce roku w sumie powinien je obniżyć o 150 punktów. No jeżeli tak by zrobił, to faktycznie to wyglądałoby jako działanie mocno interwencyjne i wtedy rynek miałby się czego obawiać. Póki co wydaje się, że jest to bardzo mocno przesadzona reakcja. No faktycznie tutaj tydzień się nie widzieliśmy, a tyle się różnych rzeczy wydarzyło. To jest też ciekawe dla tego okresu, no bo musimy brać pod uwagę, że jest sierpień, w którym płynność na rynku amerykańskim średnio na przestrzeni ostatnich 50 lat spada o 30% względem tego miesiąca, kiedy płynność jest największa, czyli marca. Więc teoretycznie powinna być posucha, a dzieje się tak dużo. Natomiast no rzeczywiście te dane z rynku pracy i obawy recesyjne, które one spowodowały, no to jako taki przekaz medialny pewnie do części inwestorów też właśnie to trafiło i podchwycili temat, a z drugiej strony to przecież jest temat, na który czekali od bardzo dawna. No ta zasada, że gorsze dane powodują lepsze reakcje rynkowe, no bo to oznacza, że Fed już ma zielone światło na to, żeby obniżać stopy procentowe, no rządziła już od dłuższego czasu, więc czemu nagle aż tak drastyczna zmiana? Więc to sugeruje, że jest to impuls jakiś dodatkowy być może dla części, ale główny impuls tak naprawdę kryje się z jednej strony w Japonii, no bo tutaj to, co się wydarzyło, to się wszystko tam ładnie pokryło, tak? Te spadki później poniedziałkowe po tym, co się stało w Japonii na wstępie, ta pierwsza sesja właśnie, o której wspomniałeś, 12% spadku Nikkei, no czyli największy od wielu, wielu lat jednodniowy spadek, a to wszystko powiązane jest z transakcjami carry tradingowymi na jenie japońskim, czyli te transakcje, które zapewniały płynność, no bo w pewien sposób inwestorzy amerykańscy, ale nie tylko, bazowali na tanim kredycie w Japonii i mówiąc skrótowo, za ten kredyt kupowali bardziej ryzykowne aktywa, no między innymi na rynkach akcji, na rynku amerykańskim, również choćby na rynku polskim. To też miało znaczenie. W tym momencie, kiedy te transakcje są zwijane, to mamy odwrotną sytuację, tak? Czyli takie, jeżeli przyjmiemy, że ten kredyt właśnie tani w jenie był formą lewara, to teraz mamy nic innego jak delewarowanie pozycji na rynkach akcyjnych, więc no to musi się skończyć w taki sposób, jak się właśnie teraz skończyło. Więc na pewno jest to czynnik ważny, który też będzie odgrywał rolę później, no bo ta sytuacja się w zasadzie nie zmieni, tak? Bo już podejście do oczekiwań co do stopy procentowej, no ono jest mocno zmienione względem tego, co jeszcze było kilka tygodni temu nawet. Faktycznie już od dłuższego czasu towarzyszą nam te
te oczekiwania na obniżkę stóp procentowych we wrześniu, ale wcześniej były oczekiwania co do 25 punktów bazowych. Teraz 60% szans, patrząc na kontrakty na stopę procentową, są po stronie obniżki już o 50 punktów bazowych, a rzeczywiście gdzieś tam w dalszej perspektywie część rynku widzi dalsze możliwości. No, wydaje się, że to trochę przesadzone, bo ta recesja jednak tutaj nie jest tak oczywista. Ona bardziej wręcz oczywista, można by zakować stwierdzenie, była pod koniec roku 2022. No przecież 2023 to miał być rok najbardziej oczekiwanej recesji w historii świata. Recesja nie nadeszła, była cały czas przeciągana, a jeżeli patrzymy sobie na krzywą dochodowości, to ona się odwróciła już w październiku 2022 roku. I znowu, jeżeli sobie statystycznie patrzymy, no i oczywiście ta recesja nie nadeszła, do dzisiaj nie nadeszła, natomiast statystycznie faktycznie w takiej sytuacji tutaj mieliśmy dodatkowo wspieranie innymi czynnikami zewnętrznymi, ale statystycznie od tego, gdy dochodziło do odwrócenia się krzywej dochodowości, to ta recesja w ciągu tam 2 lat nadchodziła. Tutaj mamy to przeciąganie tej sytuacji. I jeszcze taki jeden czynnik, który w tym wszystkim też jest pewnie istotny. Mamy rok wyborczy. Rok wyborczy, kiedy no, na pewno wiele się dzieje, to z jednej strony pod kątem samych obietnic, tego jakie są plany co do polityki fiskalnej, jak tutaj ma być wsparcie dla gospodarki zarówno amerykańskiej, jak i dla spółek, które są częścią tej gospodarki, ale na pewno jest istotna też ta niepewność, która w tym momencie na rynku się pojawia, bo chyba, tak odnoszę wrażenie, że rynek byłby spokojniejszy, gdyby nawet tutaj to, co budzi część obaw sporej części nie tylko Amerykanów, ale świata, czyli wygrana Trumpa, gdyby tutaj Trump miał wygraną w kieszeni, to być może rynki akcji byłyby spokojniejsze. Tak samo zresztą, gdyby Kamala Harris, gdyby tutaj była pewna wygrana po jej stronie, też myślę, że byłoby więcej spokoju niż w takiej sytuacji, gdzie ta lina jest przeciągana raz jedną na drugą stronę. Inwestorzy generalnie lubią pewności, więc ta niepewność powoduje, że też na rynku jest automatycznie zmienność. Natomiast też statystycznie, jeżeli patrzymy sobie na to, jak zachowali się prezydenci z poszczególnych stron tej politycznej barykady, no to w momencie, kiedy republikanie sprawowali władzę, no to Fed prowadził łagodniejszą politykę pieniężną, czyli sprzyjającą rynkowi akcji. Natomiast jeżeli demokrata był u steru, no to Fed w tym czasie był bardziej powściągliwy, bardziej restrykcyjną politykę prowadził. Więc to też może być taki czynnik, na który inwestorzy będą patrzeć. Więc to tutaj się wszystko będzie rozgrywało do listopada. Technicznie rzecz biorąc, no bo tutaj jeszcze w sumie warto byłoby omówić same wykresy. W tym momencie jesteśmy w dość istotnym miejscu na S&P 500. Ten poziom 5200, z którym rynek walczy, widać, że tutaj były próby takie podbicia, bo po tym spadku poniedziałkowym mieliśmy silne odbicie, ale od razu w momencie tego odbicia i podejścia w okolice 5300 wchodziła podaż i widać, że ta presja podażowa ściągała nam rynek właśnie w okolice ponownie tych 5200, z którymi teraz się rynek zmaga. To okolice oczywiście 5200. No w przypadku Nasdaqa sytuacja wygląda bliźniaczo. No to też to, jeżeli porównamy sobie te dwa wykresy, to widać bardzo duże podobieństwo. Oczywiście wynika to przede wszystkim z tej koncentracji na największych spółkach technologicznych, zarówno no, na Nasdaqu wiadomo, ale również w S&P 500 one mają kluczowe znaczenie. Te spółki, one też jeszcze, zanim się pojawiło to zamieszanie wokół zarówno wycofywanie się z tych transakcji carry tradingowych, jak i obaw tych, nazwijmy to recesyjnych, ale to bym taki cudzysłów wrzucił, to już wtedy spółki technologiczne traciły. Z kolei na fali wyników, obaw co do przyszłości, do tego, że to ta sztuczna inteligencja niekoniecznie tak szybko wejdzie w życie, co Microsoft potwierdził tak swoimi wynikami, zapowiedziami, że będzie dalej mocno inwestował, ale niekoniecznie szybko się to będzie spieniężało. Więc te spadki się pojawiły, no i na wykresie na Nasdaqu też jesteśmy w podobnym miejscu, czyli w okolicach poziomu wsparcia, gdzie były testowane poziomy nawet 17250. W tym momencie te poziomy 17900 to są te bliższe. I tutaj wprawdzie na tym wykresie, który mamy na ekranie, tutaj nie jest to zaznaczone jako wsparcie, ale ten zakres, w którym teraz się poruszamy, czyli te właśnie okolice 17900, dość istotne
perspektywy dalszych ruchów. Więc krótkoterminowo tutaj widać, że rynek chce wyciągnąć, inwestorzy chcą wyciągnąć nieco ten rynek w górę, więc krótkoterminowy potencjał odbicia na pewno istnieje, natomiast musimy zawsze mieć z tyłu głowy, że te obawy, które gdzieś tam zostały zasiane, pomimo że to zostało zanegowane, tak, te kwestie recesyjne, no to myślę, że o tym można zapomnieć, natomiast ten czynnik mniejszej płynności i braku tego lewarowania, który wynikał właśnie ze strony japońskiej, no to będzie miało istotne znaczenie, tego się nie odbuduje w tym momencie, no bo sytuacja tak szybko się nie zmieni. To po prostu przestało być opłacalne i to jest taki czynnik kluczowy, który musimy brać pod uwagę w tej najbliższej przyszłości, oceniając właśnie szanse na kontynuację wzrostów. Widzieliśmy przed chwilą spadki indeksów amerykańskich, zobaczymy za chwilę spadki notowań spółek, które działają w branży produkcji samochodów elektrycznych. Tesla. Notowania zdecydowanie niższe niż na początku tego roku, niższe niż na przełomie czerwca i lipca, mimo że spółka czasami podaje dobre wiadomości, na przykład taką, że w lipcu sprzedaż aut w Chinach wzrosła o 15% w skali rok do roku. Spółka Rivian. Tutaj też cena zdecydowanie niższa niż na początku tego roku, chociaż Rivian informuje o partnerstwie strategicznym z Volkswagenem. Tak, które może być dość istotne dla przyszłości spółki Rivian właśnie w kontekście nawet miejsca, w którym się znalazło, no bo być może to mogłoby być teoretycznie być albo nie być dla Riviana, no ale to może jeszcze o tym za chwilkę. No sama Rivian publikował we wtorek, dwa dni temu, wyniki finansowe za drugi kwartał. One były zgodne z oczekiwaniami, natomiast no przez te zgodne z oczekiwaniami tak naprawdę i to kiepską atmosferę, którą tutaj w kontekście też S&P 500 Nasdaqa omówiłem, no to dzień kolejny, kolejna sesja zakończyła się spadkiem, no ale też to pewnie wynika z tego, co tu widać na wykresie. Jeszcze przecież w lipcu, na początku lipca, tutaj mieliśmy lokalne szczyty. Nie były to oczywiście historyczne szczyty, ale lokalne, najwyższe poziomy od marca tego roku, czy nawet od stycznia, przepraszam, nie od marca, więc z wysokiego konia spadała, więc zwłaszcza w tym otoczeniu gorszym rynkowym, jeżeli wyniki i prognozy nie były dużo lepsze niż wcześniej rynek oczekiwał, no to wszystko było w cenach i mamy taką reakcję. Natomiast też ten wysoki koń, dlaczego Rivian się na tego konia wdrapał aż tak wysoko, no to wynika właśnie z tego, co powiedziałeś, czyli planów i zapowiedzi Volkswagena o zainwestowaniu teraz miliarda dolarów w spółkę Rivian z perspektywą dalszych inwestycji i nakładów 4-miliardowych, czyli mamy 5 miliardów dofinansowania ze strony Volkswagena. Taka tutaj powstała spółka joint venture miałaby właśnie działać na polu samochodów elektrycznych. Z jednej strony to siła i skala działalności Volkswagena miałaby wspierać Riviana, natomiast to know-how odnośnie zarówno oprogramowania, jak i samej technologii samochodów elektrycznych miało być wsparciem dla Volkswagena, które zresztą Volkswagen by to w przyszłości również wykorzystywał, no i to może być taki czynnik ryzyka. No wiadomo, że większy może więcej i inwestorzy mogą się obawiać, że prędzej czy później z tej współpracy dojdzie tak naprawdę do zjedzenia Riviana przez giganta jakim jest Volkswagen, więc to pewnie jest jakiś taki czynnik ryzyka, który może być brany pod uwagę. Natomiast też co do Riviana, no sam fakt tutaj wejścia Volkswagena w inwestycje z Riviana pokazuje, że Rivian całkiem nieźle sobie radzi na polu pozyskiwania kapitału, niekoniecznie na polu generowania gotówki. No, póki co rynek czeka na to, aż wreszcie kwartał zakończy się na plusie. I to jest taka sytuacja, która przypomina właśnie wspomnianą przez ciebie Teslę, no bo jeszcze przecież 5 lat temu Tesla była spółką, która obiecywała. Obiecywała z kwartału na kwartał, inwestorzy w to wierzyli, kurs szedł w górę.
Potem jakieś spodziewały się spadki, delikatny zawód, wychodził Elon Musk, mówi, że wszystko jest na świetnej drodze. Za chwilę zaprezentujemy zyski, wyniki będą w sprzedaży w ogóle imponujące, produkcja będzie osiągała, już wtedy mówił, kiedy Tesla produkowała jeszcze 50 tysięcy, to on już widział gdzieś na horyzoncie milion pojazdów. No to się wydawało takie obietnice bez pokrycia, a jednak z czasem zaczął te obietnice dowozić. No, Rivian może nie ma aż takiej siły medialnej tutaj tego przekazywania obietnic, natomiast jakieś analogii mogą się inwestorzy doszukiwać. Natomiast Tesla publikowała swoje wyniki pod koniec, tam w drugiej połowie lipca. Przypomnijmy, że one były niezbyt dobre. Tutaj pokazują słabość branży elektrycznej, więc ta słabość dla spółki takiej jak Rivian, która zajmuje się nie tylko samochodami elektrycznymi, no musi się również udzielać. No a na Tesli też pojawiły się po tych wynikach spadki, tam widać taką dość potężną lukę cenową, która w tym momencie notabene jest istotnym poziomem oporu, więc jego przybicie, no jeszcze daleka droga akurat do tego dojścia w te okolice, no ale gdyby tak się stało, że inwestorzy ponownie odzyskają wiarę w spółkę Tesla, no to ten poziom może być istotnym, czyli 233 dolary może być istotną barierą, którą ciężko będzie pokonać. Natomiast Tesla, poza tym, że sam rozczarowujący raport opublikowała właśnie odnośnie swoich wyników, to też pokazała, że ta przyszłość samochodów elektrycznych też może nie być taka łatwa. No przede wszystkim ze strony konkurencji chińskiej, która jest coraz istotniejsza i tych wojen handlowych, które są prowadzone pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, tutaj rykoszetem Tesla może dostawać. No Tesla ma swoje fabryki w Szanghaju, natomiast to też tamtejszy rynek wewnętrzny, który jest coraz bardziej opanowany przez rodzimych producentów samochodów elektrycznych, no może być sporym utrudnieniem, a i w Europie też ten rynek nie rozwija się tak, jak rozwijać się powinien. I teraz Elon Musk próbuje zbudować wokół Tesli taką atmosferę mocnego, może nie, no bo można powiedzieć jakiego przebrandowienia, czy też zmiany spółki produkującej samochody elektryczne w spółkę, która wejdzie na inne obszary działalności. No z jednej strony w dalszym ciągu samochody, ale już bardziej z nastawieniem na autonomię, czyli robotaksi. 10 października to też jest kolejny czynnik, który był takim negatywnym, bo 10 października ma się odbyć prezentacja robotaksi, na razie prototypu, ale to jest też już przesunięcie tej prezentacji, bo ona wcześniej miała być w nieco innym, wcześniejszym terminie przeprowadzona, więc no widać, że jakieś problemy są i trzeba przesuwać w czasie, czego akurat Elon Musk bardzo nie lubi, jak to pokazała przeszłość, no ale nie ma wyjścia, co też i czego inwestorzy się obawiają. No i druga rzecz to jest kwestia, która według Elona Muska mogłaby spowodować wzrost kapitalizacji Tesli do około 7-8 bilionów dolarów, czyli właśnie kwestia robotaksji. Drugim tematem, na który czekają, część inwestorów czeka, a Elon Musk bardzo mocno obiecuje, to jest temat związany z tymi humanoidalnymi robotami Optimus, które według Elona Muska mogły doprowadzić do tego, że Tesla osiągnie kapitalizację 25 bilionów dolarów. I no to mówi całkiem poważnie, jako faktycznie bez może oparcia o konkretne dane finansowe, jakaś forma przeczucia, ale znowu się odwołam do tego, co w przeszłości w różnych swoich spółkach Elon Musk obiecywał i co dowoził, bo to zarówno w Tesli było przez lata widoczne. SpaceX nie jest spółką giełdową, więc tutaj aż tak nie jest to obserwowane pod względem kursu, jak na to inwestorzy reagują, bo jako spółka niepubliczna, no to tego tak aż bardzo nie odczuwamy. Natomiast tam też obietnice, które się wydawały no dosłownie i w przenośni kosmiczne, no też prędzej czy później było osiągane, tak? W tym momencie SpaceX jest firmą, która wywozi w kosmos dużo więcej produktów niż jakikolwiek operator państwowy, czy to chiński, czy NASA, która korzysta akurat z usług SpaceX. Więc jakby tutaj do czego zmierzam, że te różne historie takie, które się wydają czasami absolutnie oderwane od rzeczywistości, no to one były spełniane i część inwestorów w dalszym ciągu w to wierzy. Być może jakąś taką rysą na tym wizerunku właśnie Muska jest
obecnie X, ale tutaj Twitter, którego kupił, no i tam pewne obawy mogą być inwestorów, że stracił to swoje poczucie biznesu, no ale za tym się pewnie kryje też coś innego, tutaj przede wszystkim dostęp do danych, które są z kolei wykorzystywane w tych różnych projektach, które Elon Musk tworzy. Więc no, biorąc pod uwagę, że tutaj rynek cały czas, przynajmniej część tych inwestorów nie straciła wiary w Elona Muska i rzeczywiście, jeżeli zaprezentuje Tesla w październiku coś interesującego w kontekście robotaksji, no to to może być jakiś moment przełomowy, tak? Czyli wtedy rynek zobaczy, ok, mamy produkt, no to być może przynajmniej część tych zapowiedzi Elona Muska jest prawdziwa, nawet jeżeli przyjmiemy, że 25% tego, no to daje nam szansę na to, że zyski na przestrzeni najbliższych lat wzrosną. Tutaj ta przyszłość, kiedy te takie kapitalizacje bardzo wysokie mają być osiągnięte, no tutaj nie jest precyzowane, natomiast no to może być jakaś forma na pewno wizji, którą przy nieco lepszej jeszcze atmosferze wokół spółek technologicznych inwestorzy mogliby kupić. Także na pewno to nie jest spółka w tym momencie, która w średnim terminie jest jakimś takim typem do kupowania, natomiast inwestorzy długoterminowi tutaj mogą widzieć szansę właśnie na kontynuację i na taki istotny rozwój jeszcze w tej dekadzie, czyli w ciągu najbliższych 5 lat, ale tutaj mówimy właśnie o tym długim terminie i zmianie istotnym podejścia spółki. Z kosmosu Elona Muska przenosimy się do Polski, do Warszawy, a tu główny indeks giełdowy WIG20 najlepiej ostatnio nie wygląda. Teraz mamy WIG20 mniej więcej w okolicy 2250 punktów. Jeszcze w połowie lipca to było ponad 2500 punktów. Ostatnich 5 sesji łącznie z sesją z 7 sierpnia, ze środy, to sesje spadkowe, nawet czasami bardzo mocno spadkowe. Może 8 sierpnia w czwartek będzie lepiej, tego jeszcze do końca nie wiemy. No ale bardzo często żeśmy słyszeli w ostatnich dniach, że giełda w Warszawie to najsłabszy rynek w Europie. A ja bym tutaj powiedział, że właśnie nie odchodzimy od kosmosu, bo tutaj na tym, co się dzieje na WIG20 mamy kosmos, jest taki absolutny, bo rzeczywiście zmienność jest gigantyczna i pokazuje nam tę sytuację, z którą mamy do czynienia, że na rynku polskim jednak sentyment to podstawa, sentyment, który się mocno pogorszył na rynku właśnie amerykańskim, czy to, co widzieliśmy na głównych giełdach rozwiniętych, więc nie ma siły, żeby giełda taka jak warszawska w tym momencie ten kapitał zagraniczny przyciągała. No, jeżeli patrzymy na WIG20, no to jednak to jest 60% kapitału zagranicznego, więc no on jest tutaj zdecydowanie kluczowy. I też oczywiście to, co wspomniałem odnośnie tego lewarowania w kontekście strategii carry tradingowych, no to też ma odzwierciedlenie na WIG20, czyli tego kapitału po prostu jest w tym momencie mniej, tani pieniądz się skończył, więc ryzykowne aktywa idą od stawkę, no a WIG20 no to dla rynku zagranicznego to jest zdecydowanie bardzo ryzykowne aktywo, tak? Czyli nawet jeżeli z tego taniego kredytu rezygnujemy, część kapitału zostanie, tak, kurczy nam się ta pula gotówki, ale jeszcze w jakieś aktywa przenosimy, no to bardziej na amerykańskie spółki, choćby te z Russella 2000, które cały czas na tle głównych big techów i spółek tych największych kapitalizacji mogą nosić znamiona niedowartościowania, natomiast no, nawet mocno niedowartościowane spółki z giełd, takie jak Polska, no póki co pozostają w tyle, no zajmiemy się nimi później, tak? Takie może podejście zarządzających funduszami zagranicznymi. Także no póki co na ten napływ nie ma co liczyć. No a też tak patrząc na same cykle giełdowe, cykle gospodarcze powiązane z tymi cyklami giełdowymi, no to znajdujemy się w takim momencie niezbyt sprzyjającym wzrostom. Więc tutaj powrót w tym momencie do takiej regularnej hossy no może być bardzo trudny, bo jednak jeżeli sobie patrzymy, to od 2023 roku mieliśmy taki najlepszy okres dla
GPW, ale w ogóle dla giełd, czyli taką dezinflacyjną fazę ożywienia gospodarczego, tak? Czyli spadała inflacja, rosło PKB, czyli sytuacja bardzo sprzyjająca dla spółek, a teraz mamy sytuację odwrotną, czyli dezinflacyjne spowolnienie. I to może być ten czynnik, który spowoduje, że jeszcze kapitał przez dłuższy czas tutaj nie powróci. Chociaż są oczywiście spółki, które nawet WIG-u 20, które są odporne na ten cykl i na takie zjawiska gospodarcze. Ale też kolejna rzecz, która jeżeli byśmy zobaczyli na wykres WIG banki, to widać, jak duża jest korelacja banków z WIG-iem 20, a na bankach w zasadzie w ostatnim czasie tutaj nic złego się nie wydarzyło, ale banki to są spółki, które mają dużą płynność, dużą kapitalizację i tam kapitał często ucieka w pierwszej kolejności, stąd ta korelacja jest bardzo duża. Oczywiście ten kapitał, ta ucieczka nie była równomiernie rozłożona, natomiast no, z większości spółek kapitał ucieka, no też działające koszykowo fundusze inwestujące przez ETF, no tutaj solidarnie tak ten kapitał odciągały z różnych spółek, natomiast na bankach jednak ta sytuacja jest nieco inna. No, mamy obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce Rada Polityki Pieniężnej nie garnie się do tego, żeby stopy obniżać, chociaż tam jakieś nawet pojawiała informacja, że może być jedna obniżka, nawet w tym roku ktoś prognozował, natomiast no, jeżeli chodzi o prezesa Glapińskiego, to raczej się trzyma cały czas swojej wersji, że w tym roku, a być może i w przyszłym obniżek stóp nie zobaczymy, więc to jest sytuacja, która z kolei dla samych banków może być sprzyjająca, czyli tutaj od strony marży tutaj będzie się to cały czas utrzymywało na korzystnych poziomach. Natomiast na pewno co do samego tego spowolnienia tej kolejnej fazy cyklu, to prognozy dotyczące zarówno inflacji są niezbyt optymistyczne, jak i zresztą tutaj będziemy w ogonie patrząc na prognozy, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Europę, i również obniżone prognozy PKB, to NBP w swojej projekcji obniżyło na rok 2025 do 2,5%, także do 3%, przepraszam, także to niezbyt optymistycznie wygląda, no i też widać tego efekty między innymi na wykresie WIG-u 20. To teraz rynki surowcowe, zaczynamy od ropy naftowej. Tu jest tanio, wyjątkowo tanio, baryłka ropy Brent w zasadzie tak tania, jak to było na początku stycznia tego roku, granice 78,5 dolara. WTI, tutaj baryłka kosztuje mniej więcej 75,5 dolara i to też jest jedna z najniższych cen w tym roku. No, może te lęki recesyjne, które nam się ujawniły na początku sierpnia, robią swoje i z tego powodu ropa naftowa droga nie jest, bo się wszyscy spodziewają, bo prawie wszyscy, jakiegoś regresu w gospodarce amerykańskiej. No ale z drugiej strony napięcie na Bliskim Wschodzie powinno podbijać ceny ropy naftowej, a jakoś inwestorzy nie boją się tego bardzo możliwego odwetu militarnego, do którego szykuje się Iran, odwetu na Izraelu. Tak, natomiast no te ceny, do których doszła ropa i Brent i WTI, na przykład WTI, tam okolice nawet zostały już draśnięte poniżej 72 dolarów za baryłkę. Tutaj mamy właśnie zaznaczone, to jest teraz ta strefa wsparcia. To, że sobie patrzymy, kiedy ostatnie takie ceny były, to rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, początek lutego, ta nawet końcówka stycznia w tych okolicach się ropa poruszała. Natomiast potem mieliśmy dość silne wzrosty jeszcze w samym czerwcu i lipcu, więc tutaj już się realizacja zysków rozpoczęła w połowie lipca i przyspieszyło to na pewno wraz z tymi obawami, które się pojawiły, no to generalnie różne aktywa te bardziej ryzykowne traciły, ale w przypadku ropy to mamy już od samej tej połowy lipca spadek 14%, więc no to jest na pewno spora przecena i poziomy, przy których ropa być może się
znowu zacznie wydawać atrakcyjna, tym bardziej, że mamy ostatnio, czy cena ropy się zacznie wydawać atrakcyjna, tym bardziej, że mamy kilka takich czynników geopolitycznych, które mogą powodować obawy o to podażowe przede wszystkim, tak? Czyli że z, od strony popytu oczywiście te obawy recesyjne mogą ograniczać nam popyt, ale mimo wszystko tutaj spadek podaży będzie w ocenie części inwestorów bardziej dotkliwy, więc siłą rzeczy to zbyki w tej sytuacji mogły być górą. No i tutaj częściowo widać właśnie po tym odbiciu z 72 do 76 dolarów za baryłkę na WTI, więc mamy wzrosty. Natomiast na pewno warto teraz w dalszym ciągu obserwować też zapasy, no choćby mieliśmy przecież dane wczoraj przedstawione odnośnie zapasów, więc tutaj Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała dane, z których wynika, że te zapasy się utrzymują na poziomach w tym momencie, tutaj szósty spadek z rzędu był, tak? Czy taki czynnik mógłby być, który powodowałby wzrost, natomiast no, rynek walczy tutaj, te strony dwie, popyt i podaż mocno ze sobą są balansowane i żadna strona nie bierze góry, natomiast oczywiście jeżeli to byłaby kontynuacja i faktycznie jakieś takie ślady, że ta podaż może nie nadążać, to jest taki czynnik, który wskaże, że jednak istotniejsze jest to, co mamy, a nie obawy, które się pojawiają. No bo obawy oczywiście często są po prostu pretekstem, a stan faktyczny jest istotniejszy. Natomiast nawet tutaj też Międzynarodowa Agencja Energetyczna cały czas widzi potencjał wzrostu popytu. Tam wprawdzie nie jakiś drastyczny względem roku ubiegłego, no ale o 100 tysięcy baryłek dziennie, więc no jest to też potwierdzenie częściowe tego, że być może obawy są przesadzone, chociaż tu akurat znowu mamy taki zgrzyt, tak? Bo z jednej strony jest właśnie ta Międzynarodowa Agencja Energetyczna, a z drugiej strony jest OPEC, który widzi sytuację inaczej. Natomiast na pewno to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest też istotne z punktu widzenia różnych surowców, bo to nie tylko ropy naftowej, ale również gazu, również surowce rolne w tym wszystkim mogą uczestniczyć. Także tutaj może się pojawić ogólnie na surowcach zmienność, a ropa naftowa jako jeden z tych najważniejszych i najbliżej powiązanych z tematem Bliskiego Wschodu może być głównym odbiorcą tej zmienności. Tak? Czyli też nawet to, co widać ostatnio wywołane jakimiś czynnikami niekoniecznie związanymi z Bliskim Wschodem, częściowo, tak, ale wcześniej inne impulsy się pojawiły, które też na rynkach akcji właśnie, które wcześniej omawialiśmy, były widoczne, to one w tę zmienność już mocno uderzały, podbijając ją, no to takich czynników w najbliższym czasie może być dużo, dużo więcej wraz z rozwijającą się sytuacją, zapowiedziami choćby Iranu względem Izraela, jak tutaj to może wszystko się kształtować, to czas pokaże, ale na pewno obaw związanych z Bliskim Wschodem w najbliższym czasie będzie sporo, no i to będzie nam zmienność na pewno podbijało. I na koniec zboża, dokładnie pszenica. Tutaj mamy cenę kontraktów terminowych w tej chwili o połowę niższą niż było to na przykład w 2022 roku, zaraz po napaści Rosji na Ukrainę. Cena jest niska, mimo że na przykład agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych raczej zapowiada na ten sezon niezbyt wysoką produkcję pszenicy na świecie, ale mamy tutaj też jedno ciekawe wydarzenie, bo wygląda na to, że Egipt kupuje dołek. Rząd Egiptu ogłasza przetarg na dostawy 3,8 miliona ton pszenicy z dostawami od października tego roku do kwietnia przyszłego roku. No i to skupowanie dołka, wykorzystywanie sytuacji, wszystko na to wskazuje, bo jak uczy doświadczenie, to wcześniej to zamówienie było 5-6-krotnie niższe niż teraz. Tak, wcześniej na poziomie około 700 tysięcy ton, a teraz nagle taki skok do
3,8 miliona, więc tutaj nawet osoby blisko zaznajomione z rynkiem rolnym, z tą tematyką też są zaskoczone takim ruchem, więc no tutaj jest coś na rzeczy i to może być to samo, co dotyczy rynku ropy naftowej, czyli właśnie te obawy związane z Bliskim Wschodem, jakieś zaognianie się kryzysu, no faktycznie no jesteśmy przy dołkach. Te dołki świetnie widać, gdybyśmy mogli spojrzeć na wykres tygodniowy. Tutaj na wykresie dziennym oczywiście też jest to widoczne, natomiast gdybyśmy spojrzeli na wykresie tygodniowym, no tutaj widać, jak nisko jesteśmy w przypadku ceny ropy naftowej i jak mocno te ceny zostały wyciągnięte w górę właśnie bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdzie nagle rynek, światowa podaż została bardzo mocno naruszona, ta równowaga podaży, obawy, że faktycznie to się będzie nasilało, po czym ustabilizowanie sytuacji i ciąg spadków aż do dnia dzisiejszego w zasadzie, no bo w tym momencie te poziomy, przy których jesteśmy, to już jest taka konsolidacja w okolicach dołków, a z kolei na wykresie dziennym to, co tutaj widać, tą końcówkę jako takie 4-tygodniowe świece, widać, że tam w okolicach 540 mocno się waha, no to z kolei tutaj mamy to rozbicie na taką szerszą konsolidację i widać, że tutaj są próby wybicia, które są bardzo szybko negowane przez stronę podażową. Jak tylko popyt się na chwilę ożywia, to nawet gdy pojawiają się kolejne poziomy wsparcia, to te wsparcia nie są w żaden sposób bronione i rynek no, kontynuuje ruch w dół. Także tutaj jest to całkiem fajnie widoczne na samym wykresie. Natomiast no, co do tych obaw, no ewidentnie Egipt się zbroi, ale zbroi się w surowce rolne. To może być jakaś kwestia obaw też co do tego, że może nastąpić jakieś odcięcie od dostaw. Zresztą sam Egipt jest tutaj jednym z najważniejszych importerów pszenicy na świecie, a teraz tym swoim ruchem jeszcze tylko to dodatkowo przepieczętował, więc na pewno może to zwracać na siebie uwagę. Póki co, jak widać na wykresie dzisiaj, to w zasadzie jakoś bardzo nie wpłynęło. No, mamy wzrosty, ale no nie są one jak na skalę takiego zamówienia adekwatne, ale rynek może sobie przypomnieć nie tylko o pszenicy, ale również o innych surowcach rolnych. Także warto pokazywać nawet tutaj te surowce rolne, żeby zwrócić uwagę inwestorów, również spekulantów, tak, w terminie, że tutaj jakieś ruchy mogą się pojawić. Czy to niekoniecznie już tu i teraz, ale na przestrzeni dni najbliższych coś tutaj może się ciekawego zadziać, a pod względem jeszcze takim czysto związanym z samą pszenicą, już nie tymi obawami, jak tutaj będzie wyglądała kwestia dostaw, ale samej produkcji, no to na pewno warto tutaj patrzeć na to, że ta cena, ta presja sezonowa, ona w Stanach się kończy. Co do zbiorów pszenicy u innych istotnych producentów, choćby Francji, to mamy zdecydowanie mniejsze wartości niż w latach poprzednich. Francja według prognoz będzie miała najgorsze zbiory od 41 lat. No więc tutaj mamy po stronie podażowej dość istotne czynniki prowzrostowe. Popyt, jeżeli chodzi o pszenicę, no to on się utrzymuje na w miarę stabilnym poziomie, więc jest to taki dodatkowy czynnik, który można brać pod uwagę właśnie z tymi innymi czynnikami geopolitycznymi, gdzie surowce rolne mogą być tymi surowcami i tymi instrumentami, no, o których jeszcze w kolejnych tygodniach będziemy często mówić właśnie przez potencjalną zmienność, która gdzieś tam pojawia się na horyzoncie, ale w którą stronę to podąży, no to zobaczymy pewnie właśnie w kolejnych odcinkach. O pszenicy, ropie i giełdach papierów wartościowych mówił Maciej Leściosz z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek tego cyklu w czwartek 22 sierpnia. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.